Prawie 1,5 miliona wyświetleń wszystkich opublikowanych materiałów na kanale na Biwaku w 2023 roku. Ponad 211 tysięcy łącznych godzin oglądania wszystkich opublikowanych materiałów wideo. Średni czas ich oglądania to aż 9 minut i 7 sekund każdy z nich. To są wyniki kanału na Biwaku za rok 2023 i podsumowanie minionego roku. Chciałbym właśnie zacząć przede wszystkim od tych danych i złożenia Wam podziękowania za Wasze zaangażowanie, za wszystkie komentarze, wyświetlenia, lajki, zdjęcia, spotkania, rozmowy, rozmowy telefoniczne, rozmowy na żywo, spotkania na zlotach karawaningowych, na kempingach w Polsce i poza granicami naszego kraju. Wszędzie spotykaliśmy fanów kanału na Biwaku. Młodego przecież kanału na Biwaku, który dopiero wszedł w branżę kempingowo-karawaningową, dopiero jest na początku właściwie swojej drogi, a już dziś może się pochwalić fantastycznymi, naprawdę fantastycznymi statystykami, a to wszystko tylko jest i wyłącznie Wasza zasługa. My pracujemy, my tworzymy, ale to Wy oceniacie i to Wy decydujecie, czy chcecie obejrzeć dany materiał, który pojawił się u nas na kanale. Bardzo, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za mijający 2023 rok. Był on trudny dla branży kempingowo-karawaningowej, ale pod kątem naszego kanału był to fajny czas poświęcony zarówno na pracę, jak i na rozrywkę, jak i na przede wszystkim kontakt z Wami przez cały mijający rok. A teraz pozwólcie, że się przedstawię. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś, to jest oczywiście kanał na Biwaku i zapraszam na podsumowanie całego roku 2023. Co się działo w branży kempingowo-karawaningowej, jakie były najważniejsze wydarzenia dla całej branży. Zapraszam na podsumowanie minionego roku, ale również będę wplatał swój komentarz na temat tego, co może się wydarzyć w przyszłym roku 2024 i z pewnością będzie to też nie tylko dobre podsumowanie, ale taki flashback do tego, co się wydarzyło i na koniec 2024 roku zobaczymy, ile z moich przewidywań, pewne żadnie, spełnią się właśnie w nadchodzącym roku. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do subskrybowania naszego kanału i zaczynamy podsumowanie 2023 roku w branży kempingowo-karawaningowej. Pa! Zaczęliśmy właśnie od naszych statystyk i rzeczywiście kanał na Biwaku w bardzo krótkim okresie zyskał status jednego z najpopularniejszych kanałów z branży kempingowo-karawaningowej. I tu pragnę zaznaczyć, że nasz kanał jest czymś zupełnie innym od innych kanałów YouTube'owych, które zazwyczaj są utrzymane w konwencji vlogów. Tam ich podróżnicy, ich twórcy tych kanałów właśnie odwiedzają różne pola kempingowe, relacjonują swoje wyprawy kamperami i przyczepami kempingowymi, a założenia kanału na Biwaku są zupełnie inne. Jest to przede wszystkim kanał informacyjny. Można by powiedzieć, że troszkę lifestyle'owy, troszkę też dziennikarski. Troszeczkę jest też treści różnych poradnikowych przemycanych w naszych kanałach, w naszych treściach publikowanych nie tylko przecież na kanale YouTube'owym, ale również na naszych mediach społecznościowych. W bardzo krótkim okresie status kanału na Biwaku wypchnął nas do topki, jeżeli chodzi o media ogólnopolskie docierające właśnie do bardzo szerokiego grona odbiorców i w tym roku też udało nam się pozyskać bardzo wielu różnych reklamodawców, dzięki którym mogliśmy w dalszym ciągu rozwijać się, zarabiać pieniądze, bo to jest oczywiście nasz biznes, nasze źródło utrzymania, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że ci wszyscy reklamodawcy, którzy zaufali nam w mijającym roku, są zadowoleni z wyników, jakie osiągnęli dzięki właśnie naszym materiałom wideo, ale o tym jeszcze będę mówił. Jeżeli chodzi o podsumowanie roku 2023, to nie można zapomnieć o dosyć spektakularnym zamknięciu czeskiego, ale polskiego portalu Campiri. Campiri jako twór powstał właśnie w Czechach. Miała być to platforma przypominająca platformę Booking.com, za pomocą której możemy w łatwy sposób przeglądnąć oferty wynajmu kamperów i przyczep kempingowych, ale również domków mobilnych i na podstawie wyników wyszukiwania znaleźć swój wymarzony pojazd kempingowy. Campiri.pl miało być i było właściwie przez długi okres
platformą pośredniczącą pomiędzy nami, klientami, a właśnie właścicielami wypożyczalni kamperów i przyczep kempingowych. I styczeń 23 przyniósł nam dość głośną informację o tym, że Campieri w Polsce się kończy. Tym samym skończył się nasz kontrakt reklamowy z Campieri, który obowiązywał przez cały 2022 rok i rzeczywiście bardzo mocno my w tę platformę wierzyliśmy i bardzo mocno ją promowaliśmy i chyba też troszeczkę byliśmy takimi ojcami sukcesu platformy Campieri.pl. Niestety Czesi, właściciele Campieri, podjęli decyzję, że rezygnują z polskiego oddziału. Pomimo bardzo dobrych wyników, jeżeli chodzi o rezerwacje kamperów i przyczep kempingowych przez cały rok, to w dalszym ciągu nie zostały osiągnięte kamienie milowe założone przez właścicieli. No i niestety Campieri Polska jako polski oddział z dnia na dzień praktycznie zawinął się, mówiąc brzydko, z polskiego rynku. Znikł cały polski oddział, zniknęła cała polska załoga, którą mogliście też również poznawać za pośrednictwem naszych materiałów wideo. I powiem wam, że to nie był tylko i wyłącznie koniec Campieri w Polsce, ale myślę, że to była też jasna i klarowna informacja, że polski rynek karawaningowy nie jest jeszcze na tyle duży, by osiągnąć sukces na miarę platformy typu Booking.com. W tamtym okresie konkurowało ze sobą kilka platform, które miały właśnie jeden wspólny cel, czyli pośrednictwo w wynajmie kamperów i przyczep kempingowych. I zwróćcie uwagę, że kończymy rok 2023, właściwie zaczęliśmy już 2024. Żadna z tych platform do tej pory nie osiągnęła spektakularnego sukcesu. Mówię tutaj, zaznaczam te słowa spektakularnego, bo to nie oznacza, że na przykład Booking Camper promowany przez polski karawaning nie istnieje na rynku. On jak najbardziej jest, ale tutaj o jakichś spektakularnych wynikach finansowych, czy marketingowych, czy reklamowych nie ma na razie mowy. Nasz rynek po prostu na obecną chwilę jest zbyt mały. Ciekawostką również jest fakt, że właściciele Campieri, czyli Czesi, byli bardzo zdziwieni, dlaczego w 39-milionowym kraju, jakim jest Polska, są tak słabe wyniki wynajmu kamperów i przyczep kempingowych w porównaniu na przykład do rodzimego czeskiego rynku i jeden z właścicieli stwierdził, że w Polsce nie ma tak zwanej kultury spania w samochodzie. Nie tylko karawaningowej, ale generalnie spania w samochodzie. U nas jak najbardziej są obecne namioty, ale potem jest długo, długo nic i wchodzą domki mobilne, hotele, pensjonaty i apartamenty. Natomiast spanie w kamperze, przyczepie kempingowej, namiocie zainstalowanym na dachu naszego samochodu, bądź różne przeróbki, które są bardzo popularne w Czechach, na przykład samochodów typu kombi czy minivanów, w Polsce istnieją, oczywiście, że tak, jak najbardziej, natomiast jest to rynek zdecydowanie mniejszy niż chociażby taki mały kraj właśnie jak Czechy. Dlaczego tak jest? Trudno mi tak naprawdę powiedzieć. W umysłach wielu Polaków w dalszym ciągu jest zaimplementowana ta wiedza, że spanie w kamperze czy przyczepie kempingowej to jest coś gorszego, to jest mniejszy komfort, to jest coś bardzo niszowego, nieprzyjemnego, wręcz ekstremalnego, jeżeli chodzi o wypoczynek i właśnie z wypoczynkiem mało ma to co wspólnego. I chyba w 2024 roku sprawdzą się słowa niejakiego Adama Soczewki, który powiedział mi w wywiadzie nieopublikowanym do tej pory w 2023 roku, że karawaning był, jest i będzie niszą trafiającą do bardzo specyficznego grona odbiorców. Chcesz mi powiedzieć, że karawaning jest niszą, był niszą i będzie niszą? W Polsce, dokładnie tak. Naprawdę tak? Tak. Podpisujesz się pod tym, tak, Adam Soczewka? Podpisuje się Adam Soczewka i uważam, że tak będzie. To nie oznacza, że oczywiście jakiegoś upadku tej formy turystyki, ale nie ma się co spodziewać spektakularnych wzrostów czy spektakularnego wejścia jakiejś nowej usługi na nasz polski rynek. Nasz polski rynek po prostu najzwyczajniej w świecie nie jest jeszcze na to gotowy i prawdopodobnie nie tylko przez najbliższy rok, ale przez najbliższe kilka lat nie będzie jeszcze właśnie na to gotowy. Będziemy rozwijać liniowo, stopniowo,
ale ta branża karawaningowa będzie dalej zamknięta, malutka, z swoimi graczami i swoim też gronem odbiorców. Czy mnie to cieszy? Raczej tak, bo co pokazała pandemia, kiedy nagle bardzo dużo ludzi wchodzi nowych do jakiejś branży, to niestety ta branża cierpi i w tym roku również publikowałem kilka informacji na temat tego, że kolejne miejsca zabraniają na przykład karawaningu zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju i były publikacje różnorako zaparkowanych kamperów czy przyczep kempingowych. Oczywiście zawsze z dodatkową informacją, że a tu ktoś zostawił śmieci, a tu ktoś wylał wodę, a tu ktoś wylał kasetę chemiczną i nawet jeżeli te śmieci na przykład nie były karawaningowe od karawaningowców, no to i tak te wszystkie żale i smutki spadały na nas. Więc niech nasza branża na spokojnie, ze spokojem się rozwija, a każdy, kto chce do niej wejść, musi być przygotowany, że inwestycja w jakąkolwiek nową usługę, nowy produkt, to jest bardzo długoletnia inwestycja, w którą trzeba zainwestować sporo czasu i pieniędzy, by móc osiągnąć sukces na tej polskiej scenie karawaningowej. I właśnie też dlatego cieszy mnie osiągnięty sukces kanału na biwaku w tak krótkim czasie. Pierwsze kilka miesięcy 2023 roku to bardzo tragiczne i smutne informacje, które docierały do nas tak naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu. Po pierwsze, zmarł Jarek Zieliński. Jechał on z swoją córką, by zaprezentować nowy dom, który kupił. Podróżowali ze Świnoujścia do miejscowości Koło i niestety do tej miejscowości nigdy nie dotarli. Wszystko wskazuje na to, że Jarek, jadąc swoim kamperem, uderzył w stojącą na poboczu naczepę wojskową. No i w wyniku tego zdarzenia z pojazdu tak naprawdę nic nie zostało, a zarówno Jarek, jak i jego córka ponieśli śmierć na miejscu. Z perspektywy czasu zastanawiamy się, kto tak naprawdę zawinił w tym zdarzeniu i z perspektywy czasu wynika, że nic na obecną chwilę nie wiemy. Wkrótce minie rok od tej tragedii i jak to zazwyczaj bywa w tematach właśnie związanych z wypadkami wojskowymi, tak i tutaj niestety nie wiemy, co tak naprawdę było przyczyną tego zdarzenia. Wiemy, że straciliśmy naprawdę świetnego człowieka, pasjonata, serwisanta, człowieka, który też miał bardzo fajne plany na swoją firmę, na nowe miejsce i naprawdę Jarka brakuje wszystkim po dziś dzień. Tragiczna to była informacja, smutna i była taka szokująca, bo z Jarkiem przecież wielu z nas spotkało się na różnych zlotach, na różnych targach. Jarek był zawsze obecny, zawsze był w drodze, zawsze był w podróży i tutaj nagle go zabrakło. No smutne, naprawdę smutne. Kolejną smutną informacją była też niespodziewana śmierć Andrzeja Wróblewskiego, właściciela firmy Camel Camp, jednej z najstarszych firm sprzedających kampery i przyczepy kempingowe. I Andrzej wracał swoim samochodem po tym, jak poinformował, że coś z nim nie tak, coś się złego z nim stało. Wracał swoim samochodem do domu, do żony i niestety do tego domu już nigdy nie dojechał. Rozbił się o drzewo i również poniósł śmierć na miejscu. Jak się po czasie okazało, niestety Andrzeja dotknął zawał serca za kierownicą. Splot nieszczęśliwych zdarzeń. Ciekawostką jest na pewno fakt, że Andrzej Wróblewski przynajmniej mi kojarzy się jako osoba pełna spokoju, taka właściwie oaza spokoju, nie paląca, nie pijąca, nie imprezująca, ale wszystko wskazuje na to, że Andrzeja Wróblewskiego zabił stres. Więc to też na pewno jest pewnego rodzaju nauczka dla nas, by wyciągnąć wnioski z tych wszystkich tragicznych zdarzeń, przełożyć je na własne życie i odpowiednio się do tego wszystkiego zastosować. Cieszy na pewno fakt, że Camel Camp jako sama firma
w dalszym ciągu istnieje, wystawiała się na targach Caravan Salon 2023 w Poznaniu. Zachowała ten status naprawdę fajnie działającej firmy. Biznesem zajęła się córka oraz żona Andrzeja Wróblewskiego. No i dzisiaj ta firma w dalszym ciągu działa, w dalszym ciągu sprzedaje, w dalszym ciągu organizuje fajne akcje, konkursy, więc tutaj taki mały pstryczek w stronę hejterów, którzy mówili, że po śmierci Andrzeja Wróblewskiego Camel Cam się nie podniesie, a tu proszę bardzo, zaskoczenie, rodzina wzięła sprawę we własne ręce i jak najbardziej tę sprawę udało się pozytywnie zakończyć, jeżeli w ogóle możemy tu mówić o jakimkolwiek pozytywnym zakończeniu w przypadku śmierci bliskiej nam osoby. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2023 roku pojawiło się coś takiego jak program telewizyjny Camper Polska, realizowany przez wówczas działającą telewizję publiczną. I co ciekawe, Camper Polska pojawił się tylko i wyłącznie w jednym sezonie. Krótko mówiąc, był to program, do którego zaproszono kilka znanych i mniej znanych gwiazd, influencerów, tiktokerów. Podzielono ich na parę i wysłano ich różnymi kamperami w świat, a dokładnie w podróż po całej Polsce, właściwie od północy po samo południe. I powiem wam, że patrząc na statystyki jakby tego programu, klikał on się naprawdę nieźle, notował całkiem sporą oglądalność, zarówno w telewizji, jak i w internecie, chociaż on, z tego co pamiętam, nie leciał w telewizji, tylko właśnie w internecie na platformie TVP VOD. I tam się cieszył naprawdę fajną popularnością. Bardzo dużo reklamodawców z Polski, sprzedających kampery i przyczepy kempingowe, podjęło decyzję, by właśnie przy tym programie reklamować swoje usługi. I z punktu widzenia marketingowego był to bardzo dobry ruch. Natomiast Telewizja Polska po emisji pierwszego sezonu stwierdziła, że to był sezon numer jeden i sezon numer ostatni. Nigdy więcej programu Camper Polska już na swoje oczy nie zobaczyliśmy. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale domniemywam, że najważniejszym powodem jest sezonowość karawaningu, czyli był to program stworzony tylko i wyłącznie na bazie pandemii, tego zainteresowania kamperami i przyczepami kempingowymi. I po tym, jak ten boom cały popandemiczny spadł, to i spadło zainteresowanie różnych programów telewizyjnych. Teraz kamperów już nie uświadczymy w materiałach typu Dzień Dobry TVN, typu jakieś tam, nie wiem, zapowiedzi pogody z kamperów. To dobrze pokazuje, że ta cała sława naszej branży była bardzo ulotna, większa, tak mi się wydaje, to jest absolutnie tylko i wyłącznie moja opinia, że większości osób, którym były prezentowane kampery i przyczepy kempingowe, zarówno w pandemii, jak i krótko po niej, one na to patrzyły, ale stwierdzały, że to w dalszym ciągu nie jest forma turystyki dla nich. Nie jest to forma wypoczynku dla nich. I pomimo tej całego pompowania w trakcie okresu pandemii i po pandemii naszej branży, tak ona w perspektywie czasu, nie powiem, że dużo zyskała, bo właściwie wróciliśmy do tego poziomu z roku 2019. Przyniosło chyba nam więcej szkody, bo bardzo wiele firm karawaningowych w Polsce nie było przygotowanych na taki boom sprzedażowy, no i tym samym to wszystko, jak to ująć wam ładnie, żeby tutaj nie użyć zbyt drastycznych słów. Uważam po prostu, że wiele firm straciło wizerunkowo na przykład, albo bardzo wielu klientów zraziło się do różnych firm w trakcie pandemii, bo nawał pracy był tak duży, a jednocześnie osób znających się na kamperach i przyczepach kempingowych i mogących obsłużyć tych klientów było stosunkowo niewielu. Więc z perspektywy czasu, czy pandemia nam pomogła w bardzo krótkim okresie czasu? Tak, w procesie długofalowym uważam, że absolutnie nie. I była to tylko i wyłącznie chwilowa zajawka, chwilowa moda w okresie pandemii, a teraz wróciliśmy do tego samego stanu, co mieliśmy w czasach przedpandemicznych. Dużo się działo, jeżeli chodzi o branżę kempingową, bo do tej pory dużo mówiłem o karawaningu, a co z kempingami? Na pewno śledziliście bitwę o Kemping Baltic w Kołobrzegu i cała ta sytuacja, nie będę
do niej wracał, bo ona była kontynuowana przez kilka wątków Biwak Newsów. Camping Baltic. Co to jest Campingu Baltic? Campingiem Baltic. Pokazała nam, jak duże jest niedocenienie pól kempingowych i jak bardzo gminy, samorządy, właściciele terenów, dzierżawcy nie doceniają istoty pola kempingowego pod kątem biznesowym. Jak dużo, mówiąc wprost, jak dużo pieniędzy można zarobić prowadząc pole kempingowe w Polsce. Pamiętacie, od czego się zaczęło? Malutka dzierżawa, 70 parę tysięcy złotych na rok za ogromny teren. Nagle wchodzi Jakub Grajek, właściciel kempingu pod Brzezami w Ustroniu Morskim i mówi do Urzędu Gminy, że on jest w stanie zapłacić nawet 300, nawet 400 tysięcy złotych za długoletnią dzierżawę tego terenu. Wreszcie ostatecznie dochodzi do przetargu i tak dzierżawcą pozostaje ten sam człowiek, który zarządzał kempingiem Baltic do tej pory i był zdolny naprawdę zapłacić z relacji świadków, którzy byli podczas przetargu, nawet 1 000 000 złotych za dzierżawę tego terenu. To pokazuje, jak bardzo jest to dochodowe biznes. To też pokazuje, jak bardzo niedoceniane są pola kempingowe w naszym kraju. To pokazuje też, moi drodzy, jakie jest podejście przeróżnych właśnie instytucji do hasła typu dzień dobry, proszę mi wydzierżawić ten kawałek terenu, a ja tu zrobię fantastyczny kemping. Jeżeli podchodzimy do różnych podmiotów z informacją, że zrobię tutaj fantastyczny hotel albo apartamentowiec, to myślę, że szybciej władze danego terenu się zgodzą na taką inwestycję niż właśnie na pole kempingowe. Karawaning z pewnością jest bardzo dochodowy, bo informowałem już o wynikach jakby całej branży na rynku niemieckim. Tam rocznie obraca się kwotą rzędu 15 miliardów euro z tytułu właśnie karawaningu i nie ma co mówić, że jest to biznes niedochodowy. Pole kempingowe też z perspektywy czasu nie nadrobiły straconego czasu, nie wiem, powtórzenie, ale naprawdę nie nadrobiły straconego czasu w 2023 roku, bo jeżeli w pandemii naprawdę ten boom na kampery i przyczepy kempingowe był niesamowity, tak miejsc kempingowych stricte samych w sobie absolutnie w tym okresie nie przybyło i w trakcie minionego roku bardzo często spotykaliśmy się z różnymi informacjami, że w sezonie letnim brakuje miejsc postojowych. Nie tylko w naszym kraju, ale również w zachodniej Europie. Problem na przykład tworzy się teraz w okresie zimowym w Hiszpanii, w Portugalii, w Maroko, gdzie większość karawaningowców podróżuje, by tam przezimować ten zimowy okres, zimowy czas i tam również brakuje miejsc postojowych. Kempingów nie przybywa tak, jakbyśmy mogli się tego spodziewać. Camper parków jest, myślę, że w naszym kraju ciut więcej niż w latach ubiegłych, ale w dalszym ciągu brakuje chociażby zimowej infrastruktury. W dalszym ciągu w ogóle ten zimowy karawaning jest troszeczkę, mam wrażenie, w całej Europie, mówiąc wprost, pomijany i w dalszym ciągu, jeżeli myślimy o kamperach i przyczepach kempingowych, to jednoznacznie kierujemy je w stronę letniego, a nie właśnie zimowego wypoczynku. I wreszcie, kończąc temat pól kempingowych, strasznie brakuje instytucji, która by zarządzała, która by promowała polskie pola kempingowe, nie tylko pola kempingowe, ale również camper parki i te wszystkie inne miejsca postojowe, gdzie można się właśnie zatrzymać kamperem bądź przyczepą kempingowym. PFCC, czyli Polska Federacja Kempingu i Karawaningu, co rok dostaje naprawdę olbrzymie dofinansowanie z naszych środków, z naszych pieniędzy, czyli z pieniędzy budżetu państwa właśnie na promowanie tych pól kempingowych, na organizację konkursu Mister Camping, który mam wrażenie jest wyłącznie konkursem przeznaczonym dla tak zwanych znajomych królika. Nikt nie wie, kto przyjeżdża na ten konkurs, nikt nie wie, w jaki sposób rozdawane są nagrody. Polskie pola kempingowe, co jestem zaskoczony, nawet te największe, najpopularniejsze
chwalą się nagrodą Mister Camping, ale dla nas jako odbiorców to absolutnie nic nie mówi, bo uwaga, zdradzę Wam wielką tajemnicę konkursu Mister Camping. Każdy właściciel pola kempingowego bądź dzierżawca pola kempingowego, który przyjeżdża na galę rozdania tych nagród Mister Camping, daną nagrodę otrzymuje. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt kategorii, pierwsze, drugie, trzecie miejsca i tam każdy, naprawdę każdy kałacz de pole kempingowe dostaje po prostu nagrodę, więc jest to plebiscyt właściwie nijaki. Nie ma absolutnie żadnej promocji polskich pól kempingowych na zewnątrz, poza granicami naszego kraju. Nie ma stoisk, nie ma, nawet jeżeli Polska, jako taka agencja turystyczna promuje się gdzieś za granicą, to próżno szukać na tym stoisku informacji na temat pól kempingowych, a chociażby my jako nasz kraj powinniśmy się wystawić, czy w Stuttgarcie, czy w Düsseldorfie, czy w Pradze. Wokół nas naprawdę jest mnóstwo różnych targów karawaningowych, na których taka organizacja jak PFCC powinna być, no ale trudno żądać od ludzi mających, przepraszam za stwierdzenie, 70, 80, 90 lat, nie podróżujących kempingowo-karawaningowo, wymagać od nich tego, by pojawili się w różnych częściach naszego kraju, promując właśnie polskie pola kempingowe. Ten mezalians trwa od tylu lat, że jestem zaskoczony, że on nadal trwa i nadal polskie pola kempingowe chwalą się tą nagrodą, zamiast stwierdzić, że no halo, coś jest nie tak, że wydajemy mnóstwo pieniędzy, że PFCC dostaje mnóstwo pieniędzy od nas, podatników, na promocję polskich pól kempingowych, a nic w tej materii się nie dzieje. Najlepszy przykład to są targi Caravan Salon w Poznaniu, największe targi karawaningowe w Polsce, na których zaprezentowało się raptem kilka pól kempingowych na kilkudziesięciu, czy nawet chyba kilkuset wystawców. To doskonale pokazuje kondycję branży kempingowej w naszym kraju. Wracając do tematu naszego kanału, w kwietniu minionego roku świętowaliśmy rok działalności na Biwaku. Dzień dobry, ja nazywam się Bartłomiej Ryś, a to jest nowy kanał na Biwaku. W kwietniu 2024 będziemy mieli dwulecie. Czas szybko mija, ale ja mam wrażenie, że przez ten rok robimy naprawdę mnóstwo pracy i najpopularniejszym materiałem opublikowanym w minionym roku był test przyczepy kempingowej marki Niewiadów. Wiem, że nie jestem zestresowany, bo jestem pierwszą przyczepą generalnie. W rodzinnej przyczepy kempingowej, która jest przeznaczona dla rodziny 2+2 i ten materiał osiągnął fenomenalną oglądalność rzędu 100, chyba 10, 115 tysięcy wyświetleń i ten cały czas materiał żre, mówiąc wprost, więc to jest dobra odpowiedź na to, czego szukają Polacy. Szukają tanich przyczep kempingowych, nie kamperów i na pewno Polacy byli zaskoczeni, że polska fabryka Niewiadów nadal działa. To, że marketing Niewiadowa poprawił się dopiero od momentu, kiedy Adam Baś razem z firmą Nordyński weszli na ten rynek i dopiero zaczęło to jakoś funkcjonować, to uważam, że jest to trochę taki potwarz dla naszej polskiej marki, która przecież eksportuje setki, jak nie tysiące pojazdów poza granicę naszego kraju i te nasze rodzime przyczepy kempingowe są bardzo doceniane za granicą, na różnych innych kontynentach nawet niż nasza Europa, więc tutaj na pewno w tym temacie trzeba by było coś podziałać. Dużo pól kempingowych pojawiło się na naszym kanale. Abstrahując od tego, co powiedziałem na temat promocji odgórnej polskich pól kempingowych, to część z nich, właścicieli, dzierżawców, wzięła sprawy we własne ręce i zainwestowała w reklamę na naszym kanale, a dla nas to są bardzo przyjemne treści, bo z jednej strony są to treści sponsorowane, z drugiej właściciele są przygotowani na naszą wizytę, więc nie ma mowy o żadnych fuck-upach na polu kempingowym, a czy my przekazujemy Wam bardzo fajny, ciekawy, interesujący content, gdzie możecie sobie pojechać, co zwiedzić, co zobaczyć. Pojawił się biwak na Cygulnej, pod Brzozami, Przelągówka, Camper Camping Czaplinek, Sadówka. No tych pól kempingowych, różnych miejsc postojowych było naprawdę dużo i co ważne, po każdej emisji naszego materiału zainteresowanie danym polem kempingowym, a w konsekwencji oczywiście liczbą gości na danym polu kempingowym uległa znaczącemu zwiększeniu, co nas naprawdę cieszy, bo mamy all in
one, można by stwierdzić. Mamy kasę, żeby dalej się rozwijać, dalej inwestować my jako nasz kanał. Goście mają naprawdę fajne, ciekawe pola kempingowe, bo to nie jest tak, słuchajcie, że każdy, kto do nas przychodzi i kładzie pieniądze, od razu jest promowany. Już kilka współprac reklamowych właśnie w minionym roku 2023 zdecydowanie odmówiłem, stwierdzając, że dana lokalizacja czy dany produkt nie spełnia oczekiwań i ja się z tym danym produktem po prostu czy danym miejscem, lokalizacją nie utożsamiam. Więc tu wszyscy wygrywają win-win i mam nadzieję, że w 2024 roku dużo się na tej przestrzeni zmieni, że więcej pól kempingowych zacieśni więzi pomiędzy sobą, będą współpracować nie tylko z nami, ale jest też Polski Karawanik, jest Camprest, są inne bazy, warto się promować również na zewnątrz, do zagranicznych klientów, by naprawdę tę bazę kempingową w Polsce cały czas zwiększać, powiększać jej obroty, jej zasięgi i być po prostu z niej dumnym, bo uważam, że w naszym kraju naprawdę jest gdzie pojechać. Morze, Mazury, miasta, Podlasie, Bieszczady, góry, centralna Polska. Naprawdę jest gdzie jechać, naprawdę jest gdzie wypoczywać i warto przyciągnąć zarówno swoich turystów, jak i tych turystów z zagranicy. Zmieniliśmy, moi drodzy, też troszkę, jeżeli chodzi o targi, same targi, bo na poznańskich targach Caravan Salon 2023 po raz pierwszy można było wejść z psem, a to jest zasługa przede wszystkim naszego małego puzzla, z którym chcieliśmy wejść najpierw na targi w Nadarzynie. Odbiliśmy się od drzwi i dzięki napisanemu pismu, ale też wsparciu całego zarządu targów Caravan Salon w Poznaniu zmieniono regulamin i naprawdę podczas tych targów minionych kemperowo-kempingowo-przyczepowych można było dostrzec bardzo dużą liczbę czworonogów, a ich właściciele po prostu o nich dbali, sprzątali i wszystko zakończyło się naprawdę bardzo dużym sukcesem, z czego i ja, i mój piesek jesteśmy szalenie dumni. Jednocześnie nie można nie wspomnieć o tym, że targi karawaningowe wreszcie w Polsce się dogadały. Mamy teraz jedną imprezę wiosenną i tam startuje Camper & Caravan Show w Nadarzynie, organizowany przez Ptak Warsaw Expo. Po tym czasie, czyli w okolicach tam 6 chyba tygodni po Nadarzynie, mamy targi na Służewcu, te plenerowe, i potem jest przerwa letnia i wracamy w październiku z targami Caravan Salon w Poznaniu. Teraz będzie zdrowa konkurencja pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. Oba wydarzenia mogą ponownie zacząć walczyć o tytuł największych targów z naszej branży właśnie kempingowo-karawaningowej. Do tej pory zdecydowanie, niezaprzeczalnie ten tytuł należy do Poznania i tutaj możecie mi zarzucać, że nie jestem obiektywny, że jestem subiektywny, bo współpracuję z Poznaniem. Tak, współpracuję z Poznaniem, bo jest to mój wybór, moja decyzja i zdecydowanie uważam, że są to największe targi karawaningowe w Polsce. Czy coś się zmienił w 2024? Uważam, że raczej nie, że bardziej ten rynek stabilnie się rozłoży, czyli będziemy na wiosnę w Ptaku mieli wyprzedaże tych starszych roczników, bo trzeba pamiętać o tym, że dealerzy obecnie zalegają z różną ilością różnych pojazdów na swoich placach, tak zwanych stokach, i na pewno będzie można kupić coś w bardzo atrakcyjnej cenie właśnie podczas targów w Nadarzynie. W Poznaniu z kolei będą promowane nowe modele, nowe kampery, nowe przyczepy kempingowe. I myślę, że tutaj z pewnością obie imprezy będą rosły, chociaż ja sercem w dalszym ciągu, po tym wszystkim, co zrobił Nadarzyn naszej branży w minionych latach, moje serce należy jednak do Poznania, chociaż nie będę tego ukrywał, że z pewnego rodzaju dozą obiektywizmu będę patrzył na rozwój obu imprez, ale na chwilę obecną w Nadarzynie nie wiemy, co się będzie działo, natomiast już w Poznaniu jesteśmy pewni i organizacji, i samych atrakcji, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy będą jakieś zmiany w 2024 roku, jeżeli chodzi generalnie o kampery i przyczepy kempingowe? Uważam, że nie. Nowości w tej branży jest stosunkowo niewiele. Branża teraz cała będzie mierzyła się naprawdę z wieloma wyzwaniami, z wieloma problemami, bo gro, część tych już
można by stwierdzić, zatwardziałych karawaningowców, narzeka na zbyt wysokie ceny względem zbyt niskiej jakości nowo produkowanych kamperów i przyczep kempingowych, więc to z pewnością będzie wyzwanie, przed którym stoją producenci ci duzi. Ci mali, których mamy całkiem sporo w Polsce, nadal będą konkurowali przede wszystkim jakością. W dalszym ciągu produkt Made in Poland jest takim produktem naprawdę godnym podziwu, godnym zainteresowania i z pewnością te małe manufaktury w Polsce produkujące camperwany i takie mikrokampery, jak chociażby firma Piotra Camper for Mountain, będzie sobie dobrze na rynku wiodła i w dalszym ciągu będzie to produkcja nastawiona głównie na eksport. Czy będą problemy z podwoziami? Uważam, że już nie szczególnie. Ja bym bardziej upatrywał problemów związanych z szeroko pojętą ekologią. To są jednak duże pojazdy i nie wyobrażam sobie zejścia w tych pojazdach do silników poniżej 2 litrów pojemności. Uważam, że 2 litry pojemności silników diesla to jest taki absolutnie graniczny moment, poniżej którego zejść bardziej już się nie da. Z drugiej strony mamy coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, których producenci już powoli nie są w stanie zastosować w praktyce i z tego tytułu muszą płacić bardzo wysokie kary. I co ważne, cała ta sytuacja ma miejsce wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Te przepisy związane chociażby z prawojazdem kategorii B i B+, do 1800, powyżej 1800 kg dopuszczalnej masy całkowitej. To wszystko sprawia, że uprawianie karawaningu szeroko pojętego będzie coraz trudniejsze i są to na pewno wyzwania stricte motoryzacyjne, co z tym dalej fantem zrobić, bo pojazdy te nasze, czy to holowniki przyczep kempingowych, czy same kampery same w sobie, nie nadają się w połączeniu z bateriami i silnikami elektrycznymi. To absolutnie nie ma sensu, więc tutaj u nas pozostają wyłącznie silniki wysokoprężne, silniki diesla, znienawidzone można by powiedzieć silniki diesla, których coraz bardziej Unia Europejska i tamtejsi politycy nie lubią. My na elektromobilność w Polsce mówimy zdecydowanie nie. Patrząc też na informacje docierające do nas z różnych rynków europejskich, tam również mówią elektromobilności nie, nie tylko w kontekście karawaningu, ale również w kontekście zwykłych samochodów osobowych, więc uważam, że no cóż, trudno będzie, ale damy radę i w 2024, a nawet 2025 wydaje mi się, że jeszcze nic w tym temacie się nie zmieni. Być może wreszcie pojawią się jakieś pierwsze podwozia, na przykład napędzane gazem CNG albo gazem LPG, który przecież też jest bardzo przyjaznym dla środowiska. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o same zabudowy, pozmieniają się kolory, pozamieniamy trochę układy, porozrzucamy rzeczy tak, żeby było inaczej. Już 23 rok pokazał, że tych nowości w przypadku kamperów i przyczep kempingowych jest tyle, co kot napłakał, dosłownie tyle, co kot napłakał. Widzieliście na pewno nasze relacje z targów Caravan Salon w Düsseldorfie i tam dobrze Wam, mam nadzieję, pokazaliśmy, że tych zmian jest stosunkowo niewiele. Nie uważam, że małe kampery będą zawładać rynkiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że 23 był takim rokiem, w którym definitywnie uśmierciliśmy kampery typu Alcova. Wydawało mi się, że kampery typu Alcova będą szalenie popularne w dalszym ciągu, zwłaszcza w Polsce, kiedy mamy karawaning tutaj rodzinny, potrzebujemy 6 homologowanych miejsc do jazdy, 6 miejsc do spania, a polscy dealerzy, którzy sprowadzili na swój stok właśnie kampery typu Alcova, niezależnie jakich marek, mieli gigantyczne problemy z ich sprzedażą, nawet przez cały rok, nawet pomimo gigantycznych obniżek cen, to pokazuje, że straciliśmy zainteresowanie właśnie kamperami typu Alcova. Co będzie popularne? Na pewno półintegry w naszym kraju w dalszym ciągu. Myślę, że zdecydowanie mniejsza popularność będzie wśród campervanów i mikro kamperów. Tutaj ten rynek
dominujący to rynki oczywiście zachodnie. My wolimy, jak już decydujemy się na kampera, to właśnie na półintegrę. Jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe, to tutaj oczywiście w dalszym ciągu układy rodzinne i wydaje mi się też, że będziemy powolutku schodzili z dopuszczalnych mas całkowitych, a to ze względu na to, że na rynku właśnie, jeżeli chodzi o motoryzację samochody, są coraz gorsze samochody z coraz słabszymi silnikami, bez napędów 4x4 i te uciągi na hakach będą coraz niższe, więc pewnie i będziemy my poszukiwali lżejszych, mniejszych przyczep kempingowych. Dużo się działo, moi drodzy, w 2023 roku, dużo wyzwań przed branżą w 2024 roku. Z pewnością gwarantuję Wam, nie będzie to miły i przyjemny rok, nie będzie to również pasmo niekończących się sukcesów sprzedażowych, ale też myślę, że rynek będzie stabilnie, ale w dalszym ciągu powolutku sobie rósł. Jeżeli chodzi właśnie o wypożyczalnie na przykład kamperów czy przyczep kempingowych, to utrzymają się ci najwięksi z największą flotą i ci, którzy będą w stanie zaoferować coś więcej niż tylko sam wynajem pojazdu kempingowego, bo wiem z Waszych reklam puszczanych chociażby na Facebooku, że wszystkie Wasze pojazdy są nowe, luksusowe, świetnie doposażone. No i co więcej, coś trzeba klientom dać więcej. Bardzo, moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za cały mijający 2023 rok. Ja z niecierpliwością patrzę na 2024. W głowie mam mnóstwo nowych projektów, które będziemy realizować na biwaku w 2024, ale o tym cicho sza, bo konkurencja nie śpi. Dziękuję, moi drodzy, za dziś. Do zobaczenia wkrótce. No i subskrybujcie kanał na biwaku, bo to nas naprawdę napędza do dodatkowej pracy jeszcze bardziej. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.